Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy znów razem. Pozwólcie, że zanim przejdę do zwiastowania Bożego Słowa, to też troszkę się pochwalimy. Jeżeli jest czym się chwalić, to należy się chwalić, nie? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, co było we wtorek. Oprócz tego, że my tu mieliśmy nabożeństwo, to we wtorek na naszym liczniku, który odmierza ilość wejść na naszą zborową stronę, przeskoczył równy milion. Milion osób już weszło na naszą stronę, by słuchać Słowa Bożego. Jest to jednak konkretna liczba. Pewnie, że ktoś może tylko zaglądnął i nie posłuchał, ale wśród miliona wielu słucha. Kochani, może powstajmy na moment, pobłogosławimy tą służbę, ale też chcemy, abyśmy błogosławili i odbiorców, aby Słowo Boże rzeczywiście docierało z mocą do tych, którzy w Polsce słuchają, w Europie, poza Europą, czasem nawet na krańcach świata gdzieś słyszymy, że ktoś ogląda, więc chcemy błogosławić i tych, którzy pracują wśród nas, ale te również tych, którzy oglądają. Panie, dziękujemy Ci za nasz zbór, dziękujemy Ci za tą służbę, którą powołałeś do istnienia. Dziękujemy Ci, Panie, za ich zaangażowanie, za ich poświęcenie niejednokrotnie. Panie, racz im to wynagrodzić, Panie, dać im nowej zachęty, nowej wizji, nowej radości w tej służbie, Panie. Błogosławimy ich. Ale też, Panie, dziękujemy Ci za wszystkich tych, którzy słuchają. Dziękujemy Ci za ten milionowe już wejście i więcej, Panie. Dziękujemy Ci, że tak wielu ludzi karmi się Twoim słowem, Panie. I błogosław wszystkich tych, którzy rozsiani po świecie mogą słuchać z tego, co dzieje się w tym miejscu, Panie. Błogosławimy więc każdego z nich. Błogosławimy ich, aby mogli się karmić, aby mogli wzrastać w poznaniu Twoim, aby mogli nawracać się również, kiedy patrzą w ten ekran, Panie. Błogosławimy ich, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, dzisiaj będę chciał usługiwać na dosyć niełatwy temat i cieszę się, że mamy jeszcze styczeń. Dlaczego to mówię? Bo chciałbym, żeby to słowo było potraktowane troszkę jako takie słowo trochę strategiczne na ten rok, ale nie tylko. Bo cóż, przyjdzie nowy 2019-2020 rok, jeżeli Pan pozwoli, że tu będziemy, to chciałbym, żeby te myśli, to przesłanie nadal tkwiło w nas i nadal nas prowadziło. Moi drodzy, cieszę się też z tego, że wiele usług styczniowych już nawiązywało do tego tematu, który dziś będę zwiastował. To było takim wielkim dla mnie potwierdzeniem. Niektóre wręcz wyczerpywały niektóre myśli, które ja miałem już w sercu. Z jednej strony aż myślałem, co ja będę mówił, ale z drugiej strony cieszę się, bo jest to wielkim potwierdzeniem, że Bóg mówi to samo i do mnie, i do innych braci. Moi drodzy, nie ukrywam, że to przesłanie nie jest łatwe. Nie ukrywam, że jest ono z tych troszkę może ostrzejszych, trudniejszych, ale chciałbym, żebyście dobrze mnie rozumieli. Ja chciałbym być po waszej stronie jako słuchacz. Ja pierwszy chcę słuchać tego przesłania, mimo że go zwiastuję, mimo że go bardzo mocno przeżywam. To ono przede wszystkim jest również dla mnie. Nie stawiam się wyżej niż wy, nie stawiam się po innej stronie. Chcę razem z wami być posłuszny temu słowu. Więc otwórzmy już może Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Już widzicie, że jest to fragment z kazania na górze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I będziemy czytać z tego miejsca tylko jeden werset, 20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Przeczytam według nowszego ewangelicznego przekładu. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Biblia Gdańska jeszcze uzupełnia i mówi, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I jeszcze jedno tłumaczenie z parafrazy Słowa Życia. Brzmi tak, ostrzegam więc was, jeśli wasza prawość nie będzie większa od prawości faryzeuszy i przywódców religijnych, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Są jeszcze i inne przekłady, które też sprawdzałem. To słowo sprawiedliwość, oddawane jest czasem jako prawość, jako dobroć, jako pobożność. Opisuje po prostu stan serca tak naprawdę. I mówi nam to słowo, jeśli nie będziemy bardziej zaangażowani, czy bardziej sprawiedliwsi niż uczeni w piśmie i faryzeusze, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Troszkę to jest przerażające. Zapytam, kochani, nas, jak tu jesteśmy, czy jest to twoim celem? Banalne pytanie. Banalne pytanie. Myślę, że odpowiedź powinna być naturalna. Ale zastanówmy się na chwilkę, czy naprawdę, czy o tym myślimy, czy o tym żyjemy. Czy naszym celem tak naprawdę jest, aby wejść do Królestwa Niebios? To powinno być naszym priorytetem. To powinno być czymś, czym żyjemy. Ale zerknijmy i chciejmy zastanowić się nad tym ostrzeżeniem. Co uczeni w piśmie i faryzeusze robili złego, że takie słowo skierowane pod ich adresem? Może troszkę źle postawione pytanie, zresztą celowo to zrobiłem, bo tak naprawdę oni robili mnóstwo dobrych rzeczy. Mnóstwo dobrych rzeczy. Ale były rzeczy, z którymi Jezus musiał się rozprawić. I wierzę, moi drodzy, że chcę dziś zapukać do mojego serca, do naszego serca, aby może pokazać nam rzeczy, z którymi chce się rozprawić. Moi drodzy, abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebios, musimy uchwycić to przesłanie. Musimy uchwycić to przesłanie. A żeby go uchwycić, wiecie, to musimy dokonać pewnego resetu w naszych umysłach. Wszystkiego tego, co już wiemy na temat faryzeuszy. Bo my wiemy dużo. A jest to podyktowane tym, że znamy Biblię, że znamy nauczanie Jezusa, że znamy, jak Jezus reagował, potępiał ich. Ale chciałbym, abyśmy, żeby zrozumieć to przesłanie, żebyśmy przez chwilkę zapomnieli o tym wszystkim. Żebyśmy spojrzeli na faryzeuszy dokładnie tak, jak słuchacze tych słów tam na górze, kiedy Jezus mówił kazanie na górze. Oni jeszcze nie słyszeli żadnej krytyki z ust Jezusa pod adresem faryzeuszy. Więc spróbujmy zobaczyć tą świeżą myślą, tak jak tamci słuchacze patrzyli na faryzeusza, tak na chwilkę na nich popatrzmy, abyśmy zrozumieli ten kontrast, o którym Jezus tu mówi. A więc postrzegano wówczas faryzeuszy, normalni, przeciętni ludzie, postrzegali faryzeuszy jako elitę społeczeństwa, jako najwybitniejszych ludzi w danym społeczeństwie, w ich społeczeństwie, jako największe autorytety w sprawach religii, w sprawach Pisma Świętego. Uczeni w piśmie przepisywali Pismo Święte, troszczyli się o nie, wykonywali je również, przynajmniej tak wszyscy rozumieli, że tak jest. Słowo faryzeusz, ono tak naprawdę oznacza oddzielony. I ludzie ich tak właśnie traktowali, jako kogoś oddzielonego do tej zaszczytnej służby bycia takim szczególnie uświęconym przed Bogiem. Oni w tym oddzieleniu, co prawda, poszli za daleko. Oni stworzyli cały system ceremoniałów, system prawny i tak dalej, który był daleko, daleko surowszy niż samo prawo Mojżesza. Ale właśnie dlatego... Właśnie dlatego wszyscy postrzegali ich jako wzór cnoty i pobożności. I myślę, drodzy, że co najgorsze, to oni sami siebie tak za takich uważali. Tu jest chyba największy problem. Oni sami byli przekonani o swojej wyjątkowości, o swojej świętości. Oni sami byli przekonani o tym, kim tak naprawdę wydawało się im, że są. Dlatego też później krytykę Jezusa przyjmowali z takim niezrozumieniem, a czasem wręcz wściekłością. Przeciętny człowiek, patrząc na faryzeuszy uczonych w piśmie, myślał sobie, takim to ja nigdy nie będę, nawet w połowie. Takiej sprawiedliwości, pobożności jak oni nigdy nie osiągnę. Oni są do tego jakby przeznaczeni. Aż tu nagle przychodzi Jezus. Mówi kazanie na górze, mówi błogosławieństwa, mówił potem o soli i światłości, do czego będziemy za niedługo wracać. I nagle wypowiada takie słowa. Jeżeli nie będziecie wy, słuchacze, i my również, my, słuchacze, dzisiaj tutaj, daleko sprawiedliwsi niż uczeni w piśmie i faryzeusze, nie wejdziecie żadną miarą
Myślę, że to było dla nich szokiem. Szokiem było też chyba dla faryzeuszy, bo myślę, że to było oczywiste, że skoro ci, którzy nie będą lepsi od nas, nie wejdą, no to my tak samo nie. Dlaczego Jezus tak mówił? Przecież ludzie znali ich, tak jak powiedziałem, z tej najlepszej strony. Ale Jezus patrzył dużo głębiej. Jezus widział to, czego nikt inny nie widział. Jezus widział to, co było w ich sercach. Jezus znał ich motywację. Bo faryzeusze tak naprawdę byli skupieni na tym, co zewnętrzne. Byli skupieni na tym, co mogli inni zobaczyć. Nikt nie mógł spojrzeć do ich serca. Tak samo jak wy dzisiaj nie możecie spojrzeć do mojego serca. Widzicie mnie, znacie mnie, ale nie znacie mojego serca. Nie możecie tam wejrzeć. Tak samo jak ja nie mogę do was. Tak samo jak ja nie mogę zobaczyć, co dzieje się w waszym sercu. Widzę was, uśmiechających, szczęśliwych, ale nigdy nie mogę wiedzieć, co jest w sercu. Ale Jezus wie. Ale Jezus doskonale wie, co jest w moim i twoim sercu dzisiaj. Moi drodzy, myślę, że to przesłanie tak bardzo łączy się też z tym przesłaniem, które mówił brat Dawid Heczko pierwszy wtorek stycznia, kiedy mieliśmy tu nabożeństwo. To kazanie było zatytułowane Prawda czy iluzja? Wiecie, faryzeusze żyli właśnie w iluzji. Iluzja, cytuję tamte słowa, jest to wiara czy przekonanie o czymś nie mającego pokrycia z rzeczywistością. Więc ktoś jest o czymś przekonany, ale to jest fałszywe przekonanie. Faryzeusze byli przekonani o swojej świętości, ale to było fałszywe przekonanie. Moi drodzy, dotykamy, myślę, jednych z najważniejszych rzeczy dla nas. Dlatego, że istnieje naprawdę straszne niebezpieczeństwo, koszmarne niebezpieczeństwo i jakże realne, że możemy tkwić w podobnej iluzji, że możemy żyć w przekonaniu, że jest wszystko okej, że możemy sami siebie oceniać świetnie, inni nas oceniają świetnie, patrząc na zewnętrzne sprawy. Ale Bóg może mieć zupełnie inne zdanie. Faryzeusze naprawdę byli przekonani o tym, że jest wszystko super. Tymczasem Jezus nazywał ich hipokrytami. Chciałbym, żebyśmy na chwilkę popatrzyli bliżej. Wiele rzeczy dziś nie powiem. Wiele rzeczy zostawimy na inny czas. Myślę, że na wtorkowe wykłady, bo jest tego zbyt dużo, żeby mówić o wielu szczegółach. Choć są one istotne, dlatego do nich będziemy wracać. Ale dwie jakby takie najważniejsze, albo dwie lub trzy najważniejsze rzeczy, które chcę dziś podkreślić. Otóż, moi drodzy, faryzeusze znani byli ze swojej religijności. Byli znani z tego, że bardzo wielką uwagę przykładają do szczegółów, do swojego zachowania się względem innych. Może najpierw otwórzmy pewne słowo. To jest Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 15. Wówczas Jezus zwrócił się do nich. Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co ludzie poważają przed Bogiem, jest obrzydliwością. Wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi. Mówiłem już o tym wcześniej, że ich zewnętrzny imidż był kapitalny. Na czym to polegało? Popatrzmy na moment. Co robili? Oto byli na każdym nabożeństwie. Oto przychodzili do świątyni, przychodzili do synagog, nawet się nie spóźniali. Byli zawsze. Co więcej, byli znani ze swoich modlitw. Byli znani z tego, że skrupulatnie ze wszystkiego oddawają dziesięcinę. Że poszczą. Dużo częściej niż chyba ktokolwiek z nas. Dwa razy w tygodniu. I wszystko to było prawdą. Wiecie, gdybym tak pomyślał o nas, to czyż to nie jest piękne? Być na każdym nabożeństwie, skrupulatnie oddawać dziesięcinę, modlić się, być zaangażowanym, pościć. Czyż to nie jest coś pięknego? To jest naprawdę zaszczytny i piękny obraz. Ale w tym wszystkim, w życiu faryzeuszy, czegoś bardzo istotnego brakowało.
ducha, serca. To było wszystko robione tak z rozpędu. To było wszystko robione tak na pokaz. To było wszystko robione, bo trzeba. Oni traktowali to jako jakiś chyba swój obowiązek. Po prostu to robili. Ale nie było w tym miłości do Boga. Nie było w tym pasji. Nie było w tym żarliwości. Po prostu z rozpędu to robili. Moi drodzy, to jest postawa, z którą Jezus chciał się rozprawić. I chciałbym, kochani, dzisiaj zaapelować do swojego serca. I do serca z każdego z nas i prosić, aby Duch Święty pokazał mi i każdemu z nas, jak wygląda to w naszym życiu. Ile jest miłości, ile jest pasji, ile jest tego, że przychodzę tutaj, bo nie mogę wytrzymać w domu, bo jestem tak głodny. Bo jestem tak głodny Boga. Ile jest tej żarliwości we mnie. Wiecie, bo to, co zewnętrzne, to może być za mało. Faryzeusze, moi drodzy, byli krytykowani przez Jezusa również i za to, że troszczą się o coś, co jest zewnętrzne, nie dbając o to, co jest wewnątrz. Znamy te miejsca, w których Jezus mówi, że oczyszczają swój kielich na zewnątrz. Dbają o to, żeby ten kielich się świecił na zewnątrz, ten kubek. A w środku, nieważne, a w środku tam mogła być już chciwość, tam w środku mogła być zazdrość, tam w środku mogły być skłonności do plotkowania, do grzechu. Tam wszystko, co wiąże się z nieprzemienioną naturą, tam było, tam się mieściło. I im to nie przeszkadzało. Ale na zewnątrz było super. Moi drodzy, dziś Jezus znowu chce cię zapytać, co jest wewnątrz. Co jest w sercu. Czy twoja natura, czy moja natura jest przemieniana? Czy ja tego pragnę, aby moja natura była przemieniana? Czy toleruję tam, w tym kubku wewnątrz, w tym sercu wewnątrz, wiele rzeczy, które on nie toleruje? Czy toleruję tam coś, co jemu sprawia ból, a ja się do tego przyzwyczajam, ale na zewnątrz ściereczką wycieram, żeby było okej, żeby ludzie mnie postrzegali, że jest dobrze? Moi drodzy, tak jak wcześniej powiedziałem, mnóstwo jest tych rzeczy, z którymi Jezus się rozprawia. 23 rozdział Mateusza zwłaszcza i wiele innych miejsc rozprawia się z wieloma postawami, które faryzeuszy cechowały i które nas również mogą cechować, ale do tego będziemy wracać. Natomiast chciałbym przejść do jednej rzeczy, która wydaje się mi najważniejsza, która też może być takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich innych, o których dzisiaj nie wspominam. Dlatego otwórzmy miejsce Bożego Słowa. To jest właśnie Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Werset za moment podam. Ale Jezus chciał się skupić w tym, co teraz, czy na czym ja się będę skupiał. Zobaczcie, oni, faryzeusze, nie mieli żadnego wpływu na ludzi. A jeśli już mieli, to negatywne. Zobaczcie, ile było w tym czasie w Izraelu problemów. Ile ludzi cierpiało, ile ludzi było chorych, ile ludzi było zniewolonych, ile ludzi było zdemonizowanych. Oni nie mieli żadnej odpowiedzi dla nich. Więcej, nawet nie chcieli jej mieć. Nawet się im do głowy nie przyszło, żeby chcieć, żeby szukać odpowiedzi dla tych ludzi. A kiedy przyszedł Jezus, miał odpowiedź. Miał odpowiedź na każdy problem. Jak szokująca różnica między tym, co oni reprezentowali, a tym, z czym przyszedł Jezus. Wspomniany werset z Księgi Mateusza, 23 rozdział, werset 13. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Strasznie mocne słowo. Pozwólcie, że troszeczkę powiem inaczej, choć będzie to znaczeniowo to samo. Zamiast zamykacie drzwi, to powiem nie otwieracie drzwi. Znaczeniowo to jest to samo. Nie otwieracie drzwi Królestwa Niebios tym, którzy pragną wejść. Zobaczcie, mnie przykuło moją uwagę to słowo tym, którzy pragną wejść. Byli ludzie, którzy pragnęli wejść.
Byli ludzie, którzy pragnęli czegoś więcej, tak jak i dzisiaj. Tak jak i dzisiaj jest pełno ludzi wokół nas, którzy pragną wejść. Pełno ludzi wokół nas jest, którzy pragną Boga, tylko nie wiedzą, gdzie Go szukać. I zarzut do faryzeuszy najmocniejszy jest ten: nie otwieracie im drzwi. Nie wskazujecie im na Królestwo Niebios. Nie pokazujecie im, jak mogą z tego wyjść. Jakie jest nasze powołanie? Jakie jest nasze pierwsze powołanie? Najważniejsze. Pamiętacie, co mówi apostoł Paweł? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. I dalej jest mowa o tym, że mamy ogłaszać Ewangelię i Chrystusa. Moi drodzy, nasze przede wszystkim nasze poselstwo, nasze powołanie jest to, aby otwierać drzwi Królestwa Niebios dla innych. Nasze powołanie jest to, aby przynosić Chrystusa ludziom, żywego Boga dla ludzi, aby oni mogli Go zobaczyć, aby mogli Go przeżyć, aby mogli zobaczyć, że we mnie jest żywy Bóg, że pośród nas jest żywy Bóg. To jest nasze powołanie. A tutaj czytamy dramatyczne oskarżenie. Nie otwieracie czy zamykacie Królestwo Niebios dla kogoś, kto pragnie, kto chce wejść, kto jest głodny, kto potrzebuje. Moi drodzy, ale aby otwierać, aby zwiastować, to trzeba coś mieć. To trzeba coś mieć. Kiedy apostoł Jan i Piotr szli do świątyni, kiedy spotkali tego chromego, kiedy spojrzeli na niego, to powiedzieli te znamienne słowa: to, co mam, to ci daję. Moją obecność, obecność Ducha Świętego we mnie, obecność Świętego Boga we mnie mogę ci udzielić. Ten pokarm, który odebrałem od Ojca, mogę ci przekazać. I nastąpił przepływ Bożej mocy. Więc, moi drodzy, pytanie do mnie, do każdego z nas. Co mam na dzisiaj? Realność Boga czy wspomnienia realności Boga? Ważne pytanie. Wiecie, kiedy myślę teraz o czasach Gedeona. Pamiętacie, co mówił Gedeon? Żył wspomnieniami. Mówił, przypominał Bogu z tęsknotą o tych potężnych cudach, które się działy w narodzie izraelskim. Przypominał Bogu i jakby tęsknił do tego, ale to było historią, to dosyć odległą. A realność była jaka? Dosyć beznadziejna. Więc, moi drodzy, dziś chcę pytać samego siebie, czym żyję? Czy dzisiaj, czy wczoraj, czy jutro mój Bóg będzie emanował ze mnie? Czy to będą ludzie widzieć? Czy będę tym zapachem Jezusa? Chyba w zeszłym tygodniu mówił o tym Marek, prowadząc nabożeństwo, że mamy być tą wonnością Chrystusa w dwóch kierunkach. Dla tych, którzy kochają Jezusa, jesteśmy tą miłą wonnością, ale dla tych, którzy Go nie znają, jesteśmy tą wonnością jakby śmierci. To znaczy ostrzegamy ich. Ta nasza woń jest ostrzeżeniem: człowieku, zmierzasz na śmierć. Taką wonią powinniśmy być. Kiedy myślę o mężach Bożych, myślę też o Samsonie, o tej wspaniałej, choć bardzo tragicznej postaci, jaką był Samson. Nie chcę się skupiać na całym jego życiu, ale na tym jednym smutnym fragmencie. Wiecie, kiedy on trochę już balansował na krawędzi grzechu, to mimo wszystko Bóg był z nim. I on był przekonany o tym, że Bóg jest z nim. Ale nie wychwycił tego momentu, kiedy Bóg już nie był z nim. I to jest najbardziej tragiczne, że mąż Boży zaczął żyć w iluzji. Że mąż Boży był przekonany, że Pan Bóg jest z nim. I mówi: wyrwę się jak za każdym razem, bo Bóg mój jest ze mną. Tymczasem Sędziów 16:20 mówi: nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Moi drodzy, wciąż wraca myślami do tego fragmentu 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 23:13. I tak bardzo mnie ostrzega ten werset. Nie otwierali faryzeusze drzwi tym,
którzy chcieli wejść, tym, którzy byli pragnący, tym, którzy byli głodni. A moi drodzy, naszym przeznaczeniem jest to, abyśmy mieli wpływ na otoczenie. Abyśmy nie tylko żyli dla siebie, abyśmy nie tylko cieszyli się Bogiem. To jest piękne, to jest wspaniałe, przeżywamy to, cieszymy się Bogiem. To jest jakby fundament, na którym budujemy, na którym możemy iść dalej. Ale to jest za mało. Ale to jest za mało, aby Bóg był naprawdę uwielbiony przez nas. Cieszę się właśnie z tych usług, o których wspomniałem, które jakby zupełnie szły w tym samym kierunku, o czym ja myślałem, co ja przeżywałem. A to przesłanie gdzieś już od początku grudnia pulsuje w moim sercu. To, co zwiastował brat Janusz we wtorek ubiegły. Jakże podobne myśli. Byłem pod wrażeniem, kiedy mówił o tych szalupach ratunkowych, które były opuszczone z Titanika. Jesteśmy tymi szalupami ratunkowymi dla tego świata. Ale tamci w tych szalupach czuli się bezpiecznie i nie ratowali tych, którzy ginęli. Ludzie krzyczeli. Oni mogli podpłynąć, oni mogli ich ratować. Już nie pamiętam, czy 500, czy 1000 miejsc jeszcze było. Ale oni zginęli. Dlatego, że tamci ludzie czuli się zbyt bezpiecznie, zbyt komfortowo, aby podjechać, aby się może pomoczyć, aby może się szalupa rozkołyszała. Zbyt bezpiecznie. I tyle ludzi musiało zginąć. A my jesteśmy tym, obrazowo mówiąc, tą szalupą ratunkową. Możemy podpływać i ogłaszać zwycięstwo Chrystusa nad ich problemami, nad ich życiem. Wybaczcie, że tak ciągle wracam do usług, które były przede mną, ale to są te myśli, na które też były dla mnie potwierdzeniem, więc wspomnę, że nie wszyscy słyszeliście to, co mówił Dawid. Jednym zdaniem. Jaki mamy wpływ na otoczenie? Jak ludzie reagują na nas? Mówił, że to jest może i miłe, kiedy ktoś mu powie: Dawid, jesteś taki fajny, wyznajesz taką fajną religię, jesteś taki szczęśliwy, ale ty masz swoją religię, ja mam swoją. I tyle. I pozostają dalej obojętni. Czy o to chodzi? Czy o to chodzi, żeby ludzie pozostali obojętni? Jakim jesteśmy światłem? Jakim jesteśmy solą ziemi, jeżeli ludzie pozostają obojętni? Mają albo pokutować, albo się zdenerwować. Ale obojętność jest czymś, co źle świadczy o nas. Pozwólcie, moi drodzy, że przypomnę, wspomniałem o tym w ubiegły wtorek, zresztą kiedyś już wcześniej też, ale pozwólcie, że raz jeszcze chcę przypomnieć coś, co najbardziej rozpala i motywuje moje serce ostatnio. Ta podstawa, której pragnę mieć u siebie, w tym kontekście, co mówię, tą postawę, którą pragnę mieć ja wobec ginącego świata, wobec tych, którzy mają problemy, wobec tych, którzy szukają pomocy, wyjścia i ratunku. Wspominałem ostatnio historię Naamana, który właśnie był kimś, kto potrzebował pomocy, ratunku, uzdrowienia. Dowiedział się, że jest możliwość ratunku w Izraelu. Problem w tym, że adresy pomylił. Zamiast do Elizeusza trafił na królewski dwór. I kiedy tam trafił, potężna konsternacja. Potężna konsternacja. Co on od nas chce? Jakie uzdrowienie? Prowokacji szuka. Zobaczcie, do kogo trafił. To był król Izraela. To byli Boży ludzie, można tak to powiedzieć. To jest obraz Kościoła, to nie byli poganie. To był Izrael, wybrany naród. I jaką mieli odpowiedź dla Naamana? Pustka. Nie mogli w żaden sposób pomóc. Nawet chyba się nie zastanawiali nad tym, czy mogą. Ale oto dowiedział się o tym prorok. Dowiedział się o tym prorok Elizeusz. I mówi te słowa, które wciąż uderzają w moje serce. Przyślijcie go do mnie. Niech się dowie, że żywy Bóg jest w Izraelu. Niech się dowie, że jest prorok Izraelu. Niech się dowie, że Bóg może go uzdrowić. Już trochę parafrazuję. Tak bardzo bym, moi drodzy, chciał, aby to było moje credo, moje wyznanie, również i Twoje. Abyśmy tak żyli, abyśmy mogli powiedzieć: przyślijcie go do mnie.
Niech moje życie tak emanuje obecnością Bożą, żeby ludzie to widzieli i pragnęli przyjść, abyśmy się mogli o nich modlić. Aby mogli przyjść może i na to miejsce. Chciałbym, aby to słowo było głęboko w nas. Przyślijcie ich do mnie. Przyślijcie ich do nas. Niech się dowiedzą, że żywy Bóg jest pośród nas. Moi drodzy, a żywy Bóg jest pośród nas. Czy ktoś to wątpi? Żywy Bóg jest pośród nas. Mamy żywego Boga. Tak się ucieszyłem, kiedy drugą pieśń dziś śpiewaliśmy. O tym, kim jest Bóg, co On może, jak jest potężny. Mamy żywego Boga. My mamy co dać. Ale zechciejmy to czynić. Jakiś czas temu inne słowo też bardzo mocno do mnie powróciło. Nawet nie powiem, że dotarło, ale powróciło po raz kolejny. Słowo z Izajasza proroka, które brzmi: mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla, już wszyscy wiedzą, dla wszystkich ludzi. Jakże się ucieszyłem, kiedy biskup ostatnio w wizji Kościoła mówił te same słowa. Tak bardzo chcemy, moi kochani, aby nasz zbór nie był zamknięty dla innych potrzeb, dla ludzi z innych, którzy mają potrzeby, którzy mają problemy. To zaczyna się już dziać. Cieszymy się z tego, ale pragniemy więcej. Ale moi drodzy, aby to się mogło dziać, abym mógł wskazywać na Chrystusa, abym mógł być tym, który powie: przyślijcie ich do mnie, to moja sprawiedliwość musi być daleko większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. To my naprawdę musimy przejąć się Bogiem. To nie jest praca na pół etatu. To nie jest coś, co sobie tak możemy lekko, lajtowo traktować. To jest coś, co apostoł Paweł nazywa żywą ofiarą w liście do Rzymian 12:1. To coś kosztuje. To coś kosztuje. Ofiara to jest wyrzeczenie, to jest koszt. To nie jest tak po prostu nic niezauważalnego. To jest coś, za czym musimy iść. Piątek na modlitwie, już Janusz troszeczkę wspomniał, ale piątek na modlitwie Pan Bóg czy Duch Święty zaczął nas prowadzić w pewnym kierunku modlitwy. Zaczęliśmy się modlić o głód. O głód dla nas samych, dla nas braci, którzy byliśmy tam zebrani. O głód Boga. Zaczęliśmy się też modlić o głód dla całego zboru. On jest niezbędny. Głód jest niezbędny. Głód obecności Boga, pragnienie świeżości, namaszczenia Ducha Świętego jest niezbędny. I rozważając to, mówiliśmy o pewnym obrazie, pozwólcie, że go przekażę. Wyobraź sobie, że ktoś cię zaprosił do restauracji. Fajna, piękna restauracja. Idziesz z kimś, kto ci chce poczęstować, funduje ci obiadek. I popatrzmy na to w dwóch wersjach. Po pierwsze, idziesz tam, nieświadomy może byłeś, że pójdziesz na obiad i jesteś po obiedzie. Jesteś po dobrym, fajnym, sytym obiedzie w domu. I teraz idziesz do restauracji. Syty. Siadasz, bierzesz menu, patrzysz, to jakieś takie, to nie będzie dobre, to chyba też nie. No i tak grymasisz. Bo jesteś syty. W końcu może tam znajdziesz coś dla siebie. Ale druga opcja, jeśli idziesz głodny. Rano zjadłeś śniadanie, już jest 17, jeszcze nic nie zdążyłeś zjeść. Żołądek do kręgosłupa gdzieś już tam przyrasta. Ta sama karta menu. Na każdą pozycję poleci ślinka. To wszystko będzie ciągło. To wszystko będzie czymś, co cię fascynuje. Pytanie, czy jesteśmy głodni? Czy jesteśmy głodni duchowo? Czy jesteśmy głodni, aby szukać Boga? Czy jesteśmy głodni, aby codziennie się z Nim spotykać w naszym pokoju modlitwy? Czy jesteśmy głodni, aby przychodzić na nabożeństwa? Czy jesteśmy na tyle głodni, aby być na piątkowej, sobotniej modlitwie? Czy jesteśmy na tyle głodni, aby szukać Boga całym swoim sercem? Wiecie, kiedy o tym rozmawialiśmy na piątkowej modlitwie, brat Wasyl powiedział coś, co mnie bardzo dotknęło. Powiedział, że tam u nich, na Ukrainie, w miejscu, gdzie mieszka, chyba w zborze, do którego uczęszcza, jest pewien chłopak, który jest chory,
który ma swoistego rodzaju jakieś zaburzenie łaknienia, co chyba jest to chorobą genetyczną prawdopodobnie, nie wiem jak to się nazywa. Ale komplikacja polega na tym, że jedząc nie czuje sygnału sytości. Może jeść, 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 może już zjeść nie wiadomo ile i w ogóle nie wie o tym, że cokolwiek zjadł. Nie czuje sygnału, że jest syty. To jest uciążliwe. Jeśli chodzi o tego chłopaka i jeśli ktokolwiek inny to przeżywa, to jest przykre, to jest trudne. Ale wiecie, pomyślałem, moi drodzy, w znaczeniu duchowym, to ja bym się modlił o taką chorobę. To ja bym bardzo chciał, abyśmy byli na to chorzy duchowo. Abyśmy mogli ciągle jeść i nie mieć wrażenia sytości. Abyśmy mogli ciągle pragnąć Boga, sycić się Nim i ciągle na mało. I ciągle głodni, Tak bym bardzo chciał, aby to było moją, cudzysłowiu, duchową chorobą. Bo my często może jesteśmy podobni właśnie do tych sytych w restauracji, którzy sobie grymaszą. A to się nie podoba. A tamto się nie podoba. A może uwielbienie było dziś za długo, albo za krótko, albo za dynamicznie, albo za cicho. I cokolwiek innego byśmy sobie tu mogli poopowiadać. Może kaznodzieja dzisiaj mówił jakoś sennie. A tymczasem ludzie na zewnątrz czekają. A tymczasem ludzie na zewnątrz są naprawdę głodni. Naprawdę wielu ludzi przeżywa dramat. Wielu ludzi przeżywa koszmar. I szukają, i czasami źle trafiają. Znam osobiście przypadki, kiedy ludzie szukając trafiają do wróżki zamiast do żywego Boga. I ich życie się jeszcze bardziej komplikuje. A to przecież są nasi sąsiedzi. A to są ludzie, którzy żyją wokół nas. Może się uśmiechają, ale wewnątrz są głodni. Wewnątrz krzyczą o ratunek. Otwórzmy Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, od wersetu 5. Powiedział też do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam go czym ugościć. A tamten ze środka odpowiada, daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. Bardzo dobrze znamy ten fragment. Wielokrotnie go czytaliśmy, omawialiśmy. Wielokrotnie wskazujemy uwagę, czy kierujemy uwagę na tą determinację tego człowieka, która była godna pochwały. Prawda? On nie zrażał się tym, że słyszy odmowę. On nie zrażał się tym. Biblia jest skrótowa, to brzmi raz. Ale ten werset, który nam mówi, że on był natrętny, mówi o tym, że to musiało trwać długo. Że on pukał, że on stukał, że on nie odszedł, aż otrzymał. Ale na co ja chcę przede wszystkim zwrócić uwagę, to zobaczcie, po co mu ten chleb był. Dla kogo był ten chleb? To nie były jego potrzeby. To nie był chleb dla niego. To był chleb dla przyjaciela. To był chleb dla tego, który do niego wstąpił do domu. To był chleb dla kogoś, kto potrzebował. To był chleb dla kogoś, kto był głodny z zewnątrz, nie on sam. I to do mnie tak bardzo mocno przemawia. Żebyśmy mieli tą determinację, żeby stać przed Bogiem. Każdego dnia pukać zdeterminowani i prosić o chleb. Ale niekoniecznie tylko dla siebie. Dla siebie też, jeśli trzeba. Ale nie ograniczajmy się tylko dla siebie. Bo wokół są ludzie, którzy potrzebują. Jeśli nie będziemy mieć pełni w sobie, to cóż my damy? Przypomnę to, co myślę, że mówiłem wam kiedyś, ale było już to dawno. W tym kontekście, co mówię, miałem pewne przeżycie. Było to już trochę lat temu, kiedy jeszcze prowadziłem zajęcia wśród dzieci. Było to przed jakąś szkółką dla gimnazjalistów. Był to gdzieś środek tygodnia. Ja już na tą szkółkę
byłem w zasadzie przygotowany, miałem słowo, miałem go już opracowane. Ale kiedy wczesnym rankiem, przed wyjściem jeszcze do pracy, stałem przed Panem, modliłem się też o tą szkółkę, która tam miała być za kilka dni, nagle zobaczyłem pewien obraz na moment. Zobaczyłem obraz gniazdka ptasiego i małe ptaszki, które są głodne, które otwierają swoje dzioby w takim, wiecie, takim odchyleniu główki do góry, dziób szeroko otwarty i czekają, aż rodzice fruną i wrzucą im do tych otwartych dziobów coś do jedzenia. I to trwało moment. Nie zdążyłem się nawet zastanowić, o coś tu chodzi, kiedy ten obraz się tak jakby rozmazał i pojawił się inny, bardzo podobny, ale inny. Bo zobaczyłem salkę, w którą się co niedzielę spotykaliśmy. Zobaczyłem tych gimnazjalistów, z twarzy ich zobaczyłem, którzy mieli być na najbliższych zajęciach, którzy zawsze uczestniczyli, ale w tym samym odchyleniu głowy i otwarciu ust. Tak samo. I usłyszałem wtedy głos w sercu. Oni są głodni. Czy masz dla nich chleb? Trochę mnie to wstrząsnęło, ale mówię, Panie, no pewnie. Przecież jestem przygotowany. Przecież przygotowałem się. I czuję w sercu ten sam głos raz jeszcze. Nie pytam o to. Czy masz dla nich chleb? Mój chleb. Bo oni są głodni. Zrozumiałem. Zrozumiałem i przyszedłem do przyjaciela. I poszedłem do przyjaciela i pukałem, aby otrzymać chleb dla nich. I z tym przeżyciem dzieliłem się na świeżo z kimś z braci. On powiedział coś, co wtedy jakoś nie za bardzo uchwyciłem. Uchwyciłem, jasne, ale dopiero ostatnio zostało mi to przypomniane z całą mocą. Ten brat, z którym dzieliłem się, on mówi tak, słuchaj, jeśli nasi ludzie są głodni, to co dopiero ci na zewnątrz? Jeżeli nasi ludzie tutaj z Borownicy są głodni, to co dopiero ci na zewnątrz? I tyle. Ja nie wiem, czy on mówił to trochę proroczo, czy jak, ale dopiero niedawno zostało mi to przypomniane. I pomyślałem, tak, na zewnątrz jest tyle ludzi, czy mam dla nich chleb? Ale żeby go mieć, to coś trzeba zrobić. Na zewnątrz jest tyle ludzi, którzy potrzebują, żebyśmy im wskazali, otwarli drzwi Królestwa Niebios. Mówiąc tym obrazem z Księgi Mateusza. Tam jest tyle ludzi, którzy czekają na naszą pomoc, na naszą modlitwę, na nasze świadectwo. Ludzi głodnych, zagubionych. Pytanie, czy mam chleb? Pytanie, czy chcę go mieć? Jedno jest pewne, każdy z nas ma przyjaciela, do którego może po ten chleb pójść. Każdy z nas ma dostęp do tego przyjaciela, który ma dosyć chleba. Pytanie tylko, czy tam idę. Pytanie tylko, czy poświęcam swój czas, swoje zaangażowanie, swoje natręctwo, aby ten chleb zdobyć dla ginącego świata. Moi drodzy, kończąc już, myślę, że słabością, największą słabością faryzeuszy było to, że oni o tym nawet nie wiedzieli. Że oni nawet nie pomyśleli, że mogą iść dalej. Nawet nie pomyśleli, że mogą być odpowiedzią dla tego świata, a czuli się tacy sprawiedliwi. Wystarczy przypomnieć sobie tego faryzeusza, który razem z celnikiem był w świątyni. Pamiętamy jego modlitwę, która była takim peanem na swoją cześć. Kim to nie jestem, co ja nie robię. Ale cóż to dało? Odszedł do domu pusty, a ten celnik odszedł usprawiedliwiony. Moi drodzy, przypomnę raz jeszcze to kluczowe słowo, od którego wyszliśmy. Albowiem powiadam wam, albo inaczej z tego nowszego tłumaczenia, powiem więcej. Jeśli swej sprawiedliwości nie posuniecie się daleko dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słuchajcie, to przesłanie nie dotyczy błahych rzeczy. Bo moglibyśmy sobie powiedzieć, mogę tak, nie muszę tak.
Ale oto gubi nam się z oczu cel. Jezus mówi, jeśli nie pójdziecie dalej niż faryzeusze, czyli jeśli nie będziecie się wystrzegać tych negatywnych rzeczy, o których mówiłem dzisiaj, będę mówił później jeszcze, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Moi drodzy, te zarzuty, o których dziś wspomniałem, to po pierwsze forma bez treści, forma bez przeżycia, forma piękna bez ducha, coś robione z przyzwyczajenia, coś robione, bo tak leci, ale bez ducha, bez miłości. W jednym innym miejscu Jezus mówi do faryzeuszy, mówi w ten sposób, pięknie o mnie mówicie, ale nie macie miłości do mnie. To jest z tej najnowszego przekładu parafrazy. Pięknie o mnie mówicie, ale wasze serca są daleko ode mnie. Moi drodzy, nie chciałbym, aby Bóg kiedykolwiek powiedział to o mnie. Ja chcę stać przed Bogiem pokornie i badać swoje serce, żeby nigdy Bóg nie mógł mi powiedzieć, pięknie mówiłeś tutaj do tego mikrofonu, ale gdzie jest twoje serce? Moi drodzy, chcę też, abym miał wpływ na ludzi. Nie chcę, aby kiedykolwiek Bóg mi powiedział, nie otwierałeś drzwi dla tych, którzy byli wokół ciebie. I wierzę, że chciałbym, żeby to pragnienie było i w waszych sercach. Aby Bóg nigdy nie powiedział nam takich słów. Niechże nasza sprawiedliwość idzie daleko dalej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy.